sierpnia rozpoczął się 72. wieloetapowy szosowy wyścig kolarski dookoła Polski, czyli Tour de Pologne. Jest to jedna z najbardziej prestiżowych międzynarodowych imprez sportowych, której początki sięgają roku 1928. Wtedy to odbyła się pierwsza edycja wyścigu, która do roku 1992 miała status wyścigu amatorskiego. Na starcie stanęło wówczas 71 kolarzy. Wyjątkiem był rok 74, gdy w wyścigu wystartowali również zawodowi kolarze. W roku 93 organizację imprezy przejął Czesław Lang, wicemistrz olimpijski oraz dwukrotny medalista szosowych mistrzostw świata. Od tego roku w wyścigu biorą udział wyłącznie zawodowcy. Długość trasy oraz regularność imprezy zmieniała się z roku na rok. Początkowo trasa liczyła nawet ponad 2000 km. Na regularność imprezy miała wpływ sytuacja polityczna kraju, w tym II wojna światowa i faworyzowanie przez władze komunistyczne wyścigu pokoju. Na wspomnienia o Tour de Pologne sprzed lat udało nam się namówić polskiego kolarza szosowego, zwycięzcę Tour de Pologne z roku 1966, rybniczanina pana Józefa Gawliczka. W latach 60. brał pan udział trzykrotnie w Mistrzostwach Świata w wyścigu indywidualnym kolarzy amatorskich. Jest pan trzykrotnym mistrzem Polski w wyścigu górskim, a w wyścigu na szosie ze startu wspólnego zdobył pan 2 brązowe medale. Wygrał pan również wyścig dookoła Serbii i dookoła Rumunii, to było w latach 60. oraz brał pan udział 4 razy w wyścigu pokoju. Ale nas interesuje rok 1966, bo w tym roku wygrał pan nie tylko wyścig dookoła Anglii, czyli Milk Race, ale przede wszystkim został pan zwycięzcą wyścigu dookoła Polski, bo tak właśnie nazywa się Tour de Pologne. Jak pan wspomina tamte czasy i czy droga po zwycięstwo była łatwa? Powiedziałbym tak, że żadne zwycięstwo nie jest łatwe. Niedawno, a właśnie w zasadzie tak, bo to chyba przed olimpiadą był taki wywiad z Ryszkiem Szupkowskim, powiedział, że zwycięstw trzeba się również nauczyć. Ja obserwowałem najlepszych zawodników, tak zawodowych jak i amatorów, i z nich brałem przykład. Ale przekalkulowałem to na moją wizję, na moje siły. W dodatku miałem też dobre zespoły. Ponieważ wiele wyścigów, właściwie te, które wygrałem, one częściowo jednak odbywają się w górach. Tam było wiadomo, że ja w górach nie zostanę, że ja w górach albo będę wygrywał, albo co najmniej nie zostanę. Zawsze przyjadę w czołówce. To jest ta większa szansa. I wtedy ci zawodnicy, moi koledzy, pomagali takich. Jednak zawsze liczy się to zwycięstwo i obojętnie kto z nas wygra, to tym się pomaga, więc w górach byłem zawsze faworytem. I stąd szło mi łatwiej. Mam takie zdjęcie, gdzie w etapie górskim w 1966 roku w Tour de Pologne nie wyszedłem na lidera i to mnie martwiło, ponieważ tak zacięcie młoda grupa zawodników, która wchodziła, tak mnie pilnowali, tak się ze mną ścigali, że nie mogłem wygrać. Gdyby etap był w górach, to by nie było problemu. Ale to było, trzeba było zjechać i po płaskim, to było 15 km takich zjazdów płaskiego i tak mnie ciągle dochodzili, nie mogło. Wtedy wykalkulowaliśmy, że do umowy z serdecznym moim przyjacielem Bekierem, on wygra na zmyłkę. On będzie musiał wygrać ten etap. Panie przecież ja pogonię. I nie, to było już ukartowane, a ukartowaliśmy sobie następny etap. Zagrożeniem był dla mnie Magiera, ponieważ bardzo dobry czasowiec i wiem, że indywidualnej jazdy na czas mógłby odskoczyć, ale myśmy wykombinowali, znałem bardzo dobrze trasę Suchej Beskidzkiej, Bielsko do Oświęcimia. Trasa, gdzie dziesiątki razy przeprowadzałem treningi i tam się udała specjalnie odpuszczona taka ucieczka, do której ja po pewnym czasie musiałem dołączyć. To się udało. Było to tak wyliczone, że znając dokładnie tą trasę, wiedziałem, gdzie są boczne wiatry. Wtedy moi koledzy, hamując ten cały peleton, na bocznych wiatrach, no to jest problem, bo nie daje się tak zwanego wachlarzyka kolarskiego i stąd było to zamieszanie. A ja w tym czasie poszedłem. Tą ucieczkę dogoniłem i z tą ucieczką również koledzy zrozumieli, że wszyscy wysoko wchodzą indywidualnie, również drużynowo i to się udało, także zdobyliśmy 6 minut przewagi i ja byłem już niezagrożonym liderem. Wtedy, kiedy zostałem liderem, to sobie powiedziałem tak, jak kończył się w Opolu wyścig, pytanie Tuszyński zadaje, jak się czuję. Ja mówię, czuję się tak dobrze po tym wyścigu, że gdyby się od jutra rozpoczął nowy Tour de Pologne, to bym przed startem zapowiedział, że muszę go wygrać. To była jedna, jedyna impreza, na której byłem tak dobrze przygotowany, że mogłem następną znowu walczyć o wygranie. Ale to jest nie wiadomo, czy się wygra. Nigdy tej pewności nie ma, tylko jest ta wola walki, że chcę tą imprezę wygrać. Urodził się Pan w Pszanie koło Wodzisławia Śląskiego, a w Rybniku mieszka Pan na stałe od 1962 roku. W tamtych czasach było również wiele innych propozycji mieszkania, przeniesienia się do innego kraju, nawet do Austrii, Hiszpanii czy Meksyku. I to nie kusiło wtedy, w tamtych czasach, w ówczesnej komunistycznej Polsce? Odpowiedziałem w taki sposób. Ja się, no, urodziłem się w Pszanie, ale urodziłem się w Polsce. To była moja ambicja było to, że miałem tą satysfakcję i te warunki do uprawiania tego sportu nie najlepsze na tamte czasy, jak w porównaniu do dzisiaj, ale dumą było to, że wciąga biało-czerwoną koszulę. Urodziłem się w Polsce i chcę pracować, walczyć dla Polski. Ciągle walczyłem o to, kiedy chcieli zmienić nam kolory koszuli, ja chcę jechać biało-czerwone. To jest moją dumą. A ja mam powody do tego, że zanim to kolarstwo się na dobre zaczęło, to pracowałem w kopalni, żeby odroczyć pójście do wojska. Kiedy zostałem powołany do młodzieżowej reprezentacji Polski, na kopalni nie zostałem zgody, urlopu, no to nie poszedłem do pracy i zwolniono mnie i w ten sposób znalazłem się w wojsku. Ale w Tour de Pologne jechałem jako młodzieżowa reprezentacja Polski. Tylko z tego powodu, że jechałem w biało-czerwonej koszuli. To było dla mnie wielką taką dumą, że mogę ten kraj reprezentować. Oczywiście, że ciągnęło to, że w krajach zachodnich było zawodowstwo, ale to nie ma żadna kalkulacja nie była na tamte tematy. Bo dopóki nie uzyskałoby się obywatelstwa tamtego kraju, gdzie można byłoby przejść na zawodowstwo, to polskie władze zawieszały. To się nie udało ani Czechowi, ani naszym zawodnikom, którzy tak uciekli, zostali we Francji i ta kariera im się zakończyła bardzo szybko, mimo to, że mieli obywatelstwo również bardzo szybko francuskie. Także z tego powodu, że ta kariera mogła się tam nie zakończyć, to żaden nie zostawał. A ci, którzy zostali, skończyła się ich kariera kolarska. I to było takim głównym atutem. A pociągało tylko to, że była szansa zostać zawodowym. Każdy marzy o tym, żeby jechać w najtrudniejszej imprezie, czyli Tour de France. Znalazłam informację jakąś taką, że swoją karierę sportową rozpoczął Pan od piłki nożnej. Jak to się stało, że jest Pan kolarzem? Tutaj w tym rejonie nie było, w tych latach 50. nie było żadnego klubu. Kiedy z gazet, kiedy poczytałem, że w Mieszkowie jest klub kolarski, że w Chorzowie Mietek Wilczewski w 56 roku liderem wyścigu pokoju. No ale jak do Kożowa, jak się tam dostać, jak było samochodów, pociągiem, jaki człowiek był taki ograniczony w tej wiedzy, nie było takiego masowego przekazu jak dzisiaj, nie było tych możliwości, a lata leciały, trzeba było pracować, trzeba było na ten rower zarobić, rowerów nie szło kupić, więc to były takie problemy, że nam lata uciekały, natomiast do piłki nie było żadnego problemu. Ale tak prawdę powiedzieć, to byłem inicjatorem powstania klubu piłkarskiego Górnik Wilki. Nie było innego sportu, ale mnie zawody. Ja sobie radziłem, ja strzelałem bramki, ale niestety ta piłka mi się nie trzymała nogi, więc nie miałem tam dużego talentu. Jednak ciągnęło mnie ciągle rower. Interesowałem się Tour de France. To były tylko komunikaty radia albo gazety. Więc to mi się ciągle podobało, te jazdy w górach. Ja lubiłem góry i to nie wiedziałem, że będę dobry w górach. Ja takiej wiedzy nie miałem, dopóki nie wystartowałem. Dopiero się dowiedziałem w Mistrzostwach Polski, startuję, ale już na treningu wiedziałem, że najlepsi zawodnicy, ale oni mi nie utrzymują koła pod górę. I wtedy wiedziałem, że mogę walczyć tu o zwycięstwo, chociaż każdy pragnie tego zwycięstwa, ale ja nawet się bym wygrał. I wtedy dopiero dowiedziałem się, że w górach idzie mi dobrze. I nie bałem się, lubiałem te wyścigi, wszystkie te etapowe imprezy. Ja się tylko specjalizowałem w imprezach etapowych i w terenach górskich. Czy to była Austria, czy to była Jugosławia. Tam odchodziłem i na tych premiach górskich zarabiałem. Nie było łatwo, dopóki się nie zrodziła sekcja kolarska w Czerwicy. I wtedy tam na jednym z festynów był wyścig i tam się zaprezentowałem z tymi zawodnikami, którzy już w 1957 roku ta sekcja powstała. Ja z tymi zawodnikami w 1958 roku, to chyba było 6 czerwca, zabrałem się wczoraj na finiszu, no już później z nimi tak nie walczyłem z uczciwości, ale czwarty byłem. Już wokół mnie i szybko zaangażować i licencję wykupić i tak się stało kolarstwo. 23. Tour de Pologne z roku 1966 to nie był Pana pierwszy start w tej imprezie. Już w 1960 jako debiutant zajął Pan 19. miejsce i to zapewniło Panu powołanie do pierwszej kadry narodowej. 1960 do 1974 to jest 14 lat nieprzerwanych startów w najważniejszych imprezach kolarskich w Polsce i w Europie. Pytam teraz o imprezę, która troszeczkę konkurowała z Tour de Pologne. Mówię o wyścigu pokoju. Która z tych imprez, które z tych wyścigów były dla Pana ważniejsze? Dla mnie były takie trzy wyścigi w mojej karierze. Były takie trzy wyścigi, na które mi jest trudno powiedzieć, które jest najważniejsze. Ze względu na popularność, na zainteresowanie i organizację wyścigu, to był wyścig pokoju. Tak pięknej imprezy dla amatorów nie było żadnej imprezy na świecie w tym czasie, kiedy ja startowałem. I w różnych imprezach, czy to była Kanada, czy to był Meksyk, żadna impreza nie dorównywała wyścigowi pokoju. Natomiast jeżeli chodziło o konkurencję, to jednak Tour de l'Avenir, tam się ścigały z późniejszymi zawodowcami. Ja nawet w tym roku, kiedy w Holandii pokazali Jensena jako zwycięzcę Tour de France, mistrzostw świata, a razem jechaliśmy wyścig pokoju w 1963 roku i pierwszy Tour de l'Avenir. I w pierwszym Tour de l'Avenir ja byłem 9, a on tam był chyba 14, 16 czy któreś. I pamiętam jego kraks, jak z Turbalan zjeżdżaliśmy. Jak on się wywrócił i ślizgnął się. Dzisiaj jest taka ogromna satysfakcja, że żyje. Dzisiaj go zobaczyłem w telewizji. No, nie mamy kontaktu i to jest taki problem. Ale ścigałem się z wieloma zawodowcami. Już w starszym moim wieku, z Żotymelkiem, ale w górach on mnie dorównywał, nie? Czyli Gimondi, byłem jego wielkim pomocnikiem, jego zwycięstwa, bo na ostatnim etapie on wygrał Tour de l'Avenir, czyli to amatorskie Tour de France, a w rok później spotkaliśmy się, ja startowałem w Tour de l'Avenir, a on już wygrywał Tour de France. Na jednym z etapów spotkaliśmy się z pięknymi uściskami, bo wiele razy w czołówce jechaliśmy, nigdy nie finiszował ze mną na premiach górskich. Ale interesowały go zwycięstwa etapowe, bo tam były bonifikaty. W latach 60. i 70. wygrywał Pan wyścigi w Polsce i w Europie. Zdobywał Pan prestiżowe nagrody, a w 1974 roku wycofał Pan się ze startów w zawodach, żeby trenować młodzież oraz rozpocząć zupełnie inną działalność. Założył Pan warsztat samochodowy. Co było przyczyną takiej decyzji? Ja się zastanawiałem, można powiedzieć tak, ja nie szczędziłem sił na żadnych imprezach, które były ważne w reprezentacji, czy ważne w moim życiu. Po prostu ciągle walczyłem o zwycięstwo. To nie wygrywa się. To ja wiem, na 50, na 100 startów można wygrać 5, 8, ale czy dużych imprez. Mnie takie etapy nie interesowały, ja nawet dawałem możliwości wygrywania etapów innych, bo ja ciągle myślałem, ja ciągle marzyłem o zwycięstwie całej imprezy. Mnie to imponowało, że mogłem wygrać duże imprezy. No nie było mi dane wyścigu pokoju, ale wyścig pokoju, gdyby się odbywał w temperaturze, ja ciągle wspominam 1963 rok. Cały wyścig w pięknej pogodzie, słoneczna, ciepła pogoda, ale inne lata to były nawet z opadami śniegu. Dla mnie zimno to jest, ja traciłem siły wtedy, kiedy zimny etap. I dlatego tam nie miałem takiej możliwości wygrywania. Nawet 1963 rok, gdyby nie defekt, którym straciłem 14 minut, ja byłbym na bardzo wysokim miejscu ogólnie. Wydawało mi się wtedy, kiedy kończyłem karierę, a skończyłem ją z takiego powodu, że bardzo duża grupa młodych zawodników, i to młodzi są mniej obliczalni i ryzykowni na finiszach, więc jeżeli się nie wygrywa, byśmy nie byli na etatach. Oczywiście w zakładach prowadzili, ale to były stawki takie, no, najniższe zarobki. Jeżeli górnik zarabiał przykładowo 6000, to ja 1000-1200 jako zawodnik, jako reprezentant. Jeżeli już potem schodziło się tak, że młodzież zaczęła wypychać starszych zawodników i na duże imprezy, czy wyścig pokoju, czy olimpiady, już nie było szans. Ja na olimpiadę nie pojechałem tylko ze względu na wzrost, nigdy nie pasowałem do drużyny. Chłopy wysokie, to jest gorsza współpraca. Drużyna dobra to są jednakowy wzrost, jednakowa budowa, to jest dobra drużyna. I ja z tej racji nigdy nie pojechałem bo zawsze były ograniczenia. Drużyna i zawsze taki rezerwowy, który by mógł zastąpić kogoś w drużynie. I ciągle mi mówiono, no już jak pojechałbyś, ale no gdyby jeszcze były indywidualne, bardzo górzyste tereny, no to byś pojechał, nie? No ale no trudno, to jest marzeniem startować w olimpiadzie, ale nie było mi to dane, więc ja się z tym pogodziłem. Ale później myślałem, że czegoś brakuje w szkoleniu młodych zawodników i tej selekcji. Trochę więcej uczciwości i poświęcenia dla tych młodych. Po co oni mają się uczyć, tak jak ja spędziłem wiele lat, zanim doszedłem do jakiegoś pomysłu. Szkoda tych czasów jest, ale trafia się również na przeszkody. Jak natrafiłem na takie przeszkody, nawet w klubie, kiedy decydują towarzysze, prezesi i nie rozumiem pewnych rzeczy, to ja byłem potwardy, ja się nigdy nie bałem i to musiało, to nie miało miejsca i jak nie mam popisu jako trener, ja nie chciałem być trenerem kadry. Ja chciałem wychowywać młodych i dawać do klubu, żeby z tego wyrastały następne reprezentacje. I dzisiaj nikt takich rozmów nie miał. Ja się pierwszy raz spotykam. My oczywiście rozmawiamy w naszym gronie na ten temat, ale po raz pierwszy spotykam z takim pytaniem, dlaczego mogliśmy dać dużo wiedzy takiej rozgrywek. Ja byłem wielkim taktykiem na tym, jak coś się działo na trasie, to Józek, co robimy, co kombinujemy. Albo trenerzy przychodzili, Józek, weź na drużynę, mówi, no musicie to zlikwidować. No to przychodzę i miałem ten wpływ na zawodników w tamtych czasach. To nie zostało wykorzystane, bo inni się bali, że się ich zastąpi. No to jest tragedia, jeżeli nie dąży się do tego, żeby budować coś wielkiego, czy ja, czy inni, obojętnie co, to wspieram tych, trenerzy przecież byli lepsi, taki przecież Karol Badaj, który nie spełnił też w Polsce swojej wielkiej roli trenerskiej, ale w Austrii się spełnił w 100%. I do tej pory Austria go zaprasza, ale Polacy zapomnieli, że był taki wielki trener Karol Badaj, pierwszy magister wychowania fizycznego pod adresem właśnie kolarstwa. Od razu z trenerem kolarstwa. I po takich zasługach nie korzystają z jego nauki. I to jest wielkim nieszczęściem. Przypadkowi ludzie decydują o tym kolarstwie i oni też rozgrywają. Ja dzisiejszy etap Tour de Pologne się cieszyłem, że wygrał Bodnar i że nie doszli tej ucieczki, bo po prostu ta drużyna się nie organizuje. Myśmy się organizowali, dlatego wygrywaliśmy. Przecież jak wygrał etap Tour de l'Avenir, no to przecież to była drużyna, że nie mogli mnie dogonić. Bo tak pilnowali i tak zwalniali tempo, że nie mogli mnie dogonić. Ja całe 22 km na zjazdach i nie doszli mnie. I wystarczyło, że odrobiłem 26 sekund. No to zależy od taktyki. Dzisiaj nie ma, decydują dyrektorzy, którzy nie mają tej wiedzy i nie czują w momencie, kiedy się jest w tym peletonie, nie czują co, kto, jakie ma samopoczucie. Czy ma siłę w nogach, czy nie ma siły. I tylko wydawają decyzje, a ze względu na to, że jest zawodowcem i jest na uposażeniu, no to nic nie mówi, tylko jedzie do przodu, bo prowadzi 5 km i się wycofuje. No to jest tragedia tego dzisiejszego kolarstwa, ale ja to przyjmuję, że są mądrzejsi i wiedzą, co robią. Właśnie, wróćmy do dzisiejszego Tour de Pologne. Dzisiaj to jest bardzo medialna impreza, każdy etap, każdy kilometr możemy śledzić w telewizji czy w internecie i jest taki komercyjny jakby charakter tej imprezy, a gdzie jest zwykła sportowa rywalizacja? Jak kiedyś wyglądały kontakty z mediami właśnie podczas Tour de Pologne? Nie było to, tego trochę brakowało. Natomiast to, co się dzisiaj zrobiło, nawet to, co dziennikarze mówią, to mnie osobiście, ja to przyjmuję do wiedzy, że dzisiaj tak musi być, ale to nie jest tak, bo nie mówią tego, co się czuje. Dzisiaj nie potrafią powiedzieć tego odczucia zawodnika, jak on się na tej trasie czuje, jak kiedyś Tuszyński czy Tomaszewski, Bogdan. No oni potrafili wyrazić w słowach to zmęczenie, brak sił, czy tą radość tego zwycięstwa. Dzisiaj tego ci dziennikarze nie potrafią. Oni mówią płynnie, dobrze, pięknie po polsku mówią, ale to nie jest to. I ja myślę, że kibice nie odbierają tego, nawet piłki nożną. To nie jest Ciszewski, który kiedyś, czy Żużel Ciszewski, jak komentował, to włosy dęba stawały, włosy się podnosiły, ciarki na plecach. Jak on mówił o tym, jak dążył do tego zwycięstwa, kiedy wjeżdżaliśmy na stadiony, jak już kiedy byłem po raz pierwszy rezerwowym i stoję obok Tuszyńskiego, to mnie też te ciarki po plecach przechodzą, jak on w tych słowach wyrażał, kiedy ludzie oczekują, wstawają z pies, oczekują na wjazd pierwszego zawodnika, na tym jest ten, nie ma Polaka, jest Polak, jest Piernik, wychodzi na prowadzenie i tak. On to potrafił tak mówić, jak aktor na scenie. I tego dzisiaj brakuje. Aktorstwa w tym dziennikarstwie. I to samo pisali. W Polskim Radiu, ponieważ współpracuję z nimi, bo to jest jeszcze instytucja, która niektóre takie spotkania, w tym roku zrobiliśmy spotkania, ciągle marzyłem o tym, żeby się spotkać najstarsza generacja i najmłodsza. No oczywiście ci, którzy się ścigają, na to czasu nie mają. Ale powiedzmy 5 lat temu, 10 lat temu pokończyli kariery i się możemy spotkać. Doprowadziliśmy 16 maja w Katowicach, takie spotkanie było. To była fantastyczna impreza, którą prezes Radia Grzonka prowadził i spotkaliśmy się po tylu latach, z którymi się nie widzieliśmy z jednym przez 40 lat, 20, 15 lat. Nie widzieliśmy się, myśmy się spotkali z uściskiem, z jakąś taką euforią, że radością, że kiedyś wygrywaliśmy. To ciągle marzyłem o takim czymś i to się stało. Tego brakuje. Dzisiaj to jest jakieś takie obojętne i nie doprowadzać do tego, żeby dziennikarze nie doprowadzali do tego, że tak to było kiedyś, to jest nieprawda. Nie. Te 100 lat temu też najlepsi wygrywali, że były inne możliwości, inne szosy, inne rowery, ale oni wygrywali, że dzisiaj są rekordy. No to dobrze. Nie filmował, nie kręcił kamerą każdego centymetra, który przejadą, prawda? To wtedy trzeba było sobie dużo wyobrazić, ale też czuć i przeżyć tak, razem z nimi te wszystkie emocje. I jeszcze to nie tylko w kolarstwie, ale kiedy rozmawiam nawet z bokserami, lekkoatletami, a bywało się kiedyś na wspólnych zgrupowaniach, więc dzisiaj takie kontakty są słabe. Ale przy każdym spotkaniu to jednak przypominają te czasy, że myśmy jednak byli oddani i jeździliśmy w większości zawsze nie jako klub, ale jako reprezentacja. I to kibica bardziej interesuje, że to są Polacy, to są nasi ludzie. A dzisiaj no, patrzą na Kwiatkowskiego, żeby nie jechał mistrza świata koszulce, tylko nie widzą. Tego nie widzą i nie czuję do tego, że jest Polakiem. To nie jest to. I od kiedy wyjść w pokoju zaczęły jeździć firmy, a nie reprezentacje, błyskawicznie straciło na popularności. I potem już tego nie było co organizować, bo już nie było interesów, nie było tych, jak nie było takiego interesu, to nie było tych sponsorów. I to zaczął być problem. Jak tego nie otworzą, dzisiaj zaczyna brakować amatorów. Nie ma ich. W każdej dyscyplinie. W piłce jeszcze gorzej. I tu nie szuka się, to jest zmartwienie, że tutaj nie szuka się tego na rybku, a przede wszystkim młodzieży w szkołach. Dzisiaj bardzo dużo młodzieży, zresztą to jest bardzo oficjalnie mówione i w różnych środkach masowego przekazu, że rodzice proszą o zwalnianie z WF-u, bo WF-y są między ważnymi lekcjami. To są problemy w szkołach, ale dawniej w sobotę przychodzili ci, którzy chcieli sport uprawiać. Ja, będąc przewodniczącym dzielnicy, z kilkoma dyrektorami rozmawiałem i mówię, no tak, ale kiedy? Ja mówię, w sobotę, bo jest dzień wolny. Panie Józefie, przecież jak ja go zatrudnię w sobotę, on ma wolny, gdzie panu przyjdzie? Więc być WF-istą i nie być dumny z tego, że wychowałem, że u mnie kiedyś uczył się reprezentant Polski, no to jest brak tej odwagi albo brak szukania swoich umiejętności, pokazania swoich umiejętności, że można też wychować mistrza świata albo co najmniej reprezentanta. Tego w piłkę nie. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję. Moim gościem był dzisiaj pan Józef Gawliczek, utytułowany polski kolarz szosowy, zwycięzca 23. Tour de Pologne w roku 1966. Ewa Witczyńska, Brzmienie M.